wam wszystkim. Jesteśmy właśnie na szczycie, około Wałbrzycha, na szczycie Ptasia Kopa, 590 metrów nad poziomem morza. Patryk będzie próbował trzech piw bezalkoholowych. Mamy trzy czeskie piwa, jedno bardziej znane, które kupicie chyba wszędzie, Litovel. No i dwa mniej popularne, Rochoszca i Postrzyżyny. Naszym osobistym zdaniem chyba zgodził się ze mną Postrzyżyńskie, powinno być tutaj najlepsze. Tak, no kiedy potrzebowałem piwa bezalkoholowego, to sięgałem bardzo często po Postrzyżyny z tego względu, że nie było ono zbyt słodkie. No bo jednak umówmy się, że to jest problem większości piw, no może nie większości, ale dużej części piw bezalkoholowych, że właśnie są za słodkie, przez co nie są orzeźwiające, takie jakie powinny być, tylko takie raczej zamulające i jakby nie spełniają swojej roli. No i zobaczymy jak w przypadku tych piwek. No i tak, blind test będzie wyglądał tak, że do tego z Krombachera szkiełka będę nalewał Patrykowi po jednym piwie. Patryk będzie je próbował, będzie opisywał, będzie znajdywał, jakie tam aromaty odnajduje w tych piwach i będzie zgadywał, co to jest za browar. No i co? No myślę, że nie będziemy przedłużać dalej. Zaczniemy. Ja tutaj wezmę już te piwa. Tak jest. Ja się Patryk usiądzie. A ja przeszykuję degustację. Tak, no tak w międzyczasie mogę też powiedzieć, że właśnie zacząłem miesiąc bez picia alkoholu, który sobie urządzam przynajmniej raz na rok. No i właśnie z tej okazji postanowiliśmy tak spróbować troszeczkę bardziej tych pilsów bezalkoholowych. Uważam, że to jest wartościowy test, no bo jednak większość z nas będzie sięgała w takie letnie, ciepłe miesiące po piwa bezalkoholowe. No i jeśli szukamy takich w cenach relatywnie w porządku, żeby sobie naszego portfela nie uszczuplić, a kraftowe bezalkoholowe są bardzo drogie, tak uważam, no to możemy się posiłkować czeskimi pilsami. Może coś uda mi się wam polecić, może od czegoś właśnie odciągnąć, aby tego nie próbować. Dobrze, i mamy pierwsze piwo, nie mówię oczywiście jakie, podaję Patrykowi. Dziękuję. Cóż, kolor słomkowy, kolor międzynarodowego Eurolagera, piana, nie powiem, że drobno pęcherzykowa, ale nie jest najgorsza. Zapach. Kukurydza i brzeczka. Sporo DMS-u, brzeczkowość też na takim dość dużym poziomie. Brzeczkowość mam na myśli oczywiście takie piwo niegotowe, które zawiera jeszcze bardzo dużo w sobie cukrów. No i właśnie pachnie w charakterystyczny sposób. To jest tutaj niestety brzeczka. Nie będę jakoś bardzo mocno hejtował tego, że tam jest brzeczka, bo no to jest jednak specyfika piw bezalkoholowych. To tak jakbym hejtował czeskie pilsy za diacetyl, prawda? Więc nie będę za to na początku skreślał. No ale za DMS już nie będę przyznawał dodatkowych punktów. Próbujemy. Słodkie, zbożowe, nieco landrynki i obstawiałbym, że to jest Litovel. Tak mi się kojarzy ten smak gdzieś tam z poprzednich degustacji tego piwa. Inaczej, odrzuciłbym na pewno Rochoszca, tak gdzieś tam ze swoich typów, bo mi się nie kojarzy ten smak w ogóle z Rochosztem, który chyba był odrobinę bardziej takim piwem pijalnym i nie mającym sobie tyle słodyczy. Ale niestety Postrzyżynom też się zdarzało mieć takie warki przeciętne, więc tutaj może nie wyznaczę jednego, ale wydaje mi się, że jedno z dwóch. Słodkie, generalnie jest to po prostu piwo bezalkoholowe, które znamy na co dzień. Może jest odrobinę lepsze od Żywca czy Heinekena. No Heineken zielona butelka to jeszcze inna historia. No ale nie wyrywa z kapci na pewno. Do wypicia, ale takie 2,75 w skali untopowej dla mnie. Myślę, że możemy przechodzić do kolejnego piwa. Proszę bardzo. Tak jest, dziękuję. No cóż, kolor słomkowy tak samo, piana odrobinę niższa. Może troszeczkę mniej drobno pęcherzykowa. Tutaj no jest inne. Jest inne. To jest nuta gotowanego bobu. To jest nuta gotowanego bobu, czyli DMS zapędził się bardzo, bardzo, bardzo daleko. No aż wręcz nie jestem pewien, czy to jest kwestia tej konkretnej wady. No bardzo nieprzyjemne.
gotowane warzywa, ale właśnie ten bób, no to jest 100% bobu dla mnie. Sprawdźmy jak smaku, czy równie mało obiecująco. Ciekawe. Smaku jest dużo wytrawniejsze niż to poprzednie. Nie jest już takie zalepiające, nie jest słodkawe, mniej jest tam cukrów resztkowych, takie mam wrażenie. Jest tak wytrawne, że jest wodniste wręcz. Ale za to jest wyższa goryczka niż w przypadku piwa numer 1. Także w ogólnym rozrachunku muszę powiedzieć, że mimo tego nieprzyjemnego aromatu, mniej przyjemnego niż w przypadku piwa pierwszego, to mi się podoba bardziej. Bardziej spełnia dla mnie definicję piwa bezalkoholowego, które ma być orzeźwiające, nawadniające. Także smaku lepsze. Ale jednocześnie jest bardziej wodniste. I teraz mam wrażenie, że jednak to jest Litovel. I chyba tak postawię, tak już jakby powiedział Hubert Urbański definitywnie, że numer 2 to jest Litovel. To jest jednak produkt koncernowy i wydaje mi się, że on powinien być bliżej smaku tej wody przysłowiowej niż dwa pozostałe piwa. Zatem w przypadku trzeciego piwa będę się zastanawiał, czy to będą postrzyżyny, czy rochorzec. Przyjemniejszy też aftertaste, przyjemniejszy finish. Może odrobinę zbożowy, ale nie jest najgorszy. No ten bób bardzo odstręczał, więc aromat jednak na korzyść pierwszego piwa, ale w ogólnym rozrachunku piwo numer 2 jest lepsze. I już mamy nalane. Proszę bardzo. Próbka numer 3, dziękuję. Kolor bez zmian, piana chyba najbrzydsza z wszystkich trzech, co nie oznacza, że jest jakaś bardzo, bardzo zła, bo jednak jakaś tam czapa się utworzyła. No tutaj już nie ma takich chamskich, ostrych nut DMS-u. Czuję chyba praktycznie tylko taką brzeczkowość. I czuję pewną ziołowość. Może to świadczyć też o chmielu, który tam został użyty. No, zrozummy się dobrze, nie ma go dużo. Tak, ale pewne nuty tam wyczuwam. Takie też słodkie nuty. Takie właśnie brzeczkowe. Najbardziej brzeczkowe z wszystkich trzech. Próbujemy. Najmniejsze nagazowanie. To na pewno. Goryczka mniejsza niż w przypadku piwa numer 2 i numer 1. No i właśnie, mam zagwozdkę. Czy to jest rochorzec, czy postrzyżyny? Raczej na Litovela bym tutaj nie stawiał. No w tym przypadku strzelę po prostu, bo myślę, że nie jestem w stanie tego precyzyjnie określić. Ale postawię tutaj postrzyżyny. Wobec czego wygląda to w ten sposób, że u mnie numer 1 rochorzec, numer 2 Litovel, numer 3 postrzyżyny. Okej, okay. I ja wracam z piwkami. I tak, wyniki mnie nieco zaskakują, ale to jest właśnie blind test. Tak, no i to jest cały urok blind testów, bo od lewej do prawej, chyba z waszej strony od prawej do lewej, pierwszy zgadłeś, ale dopiero przy trzecim spróbowaniu, bo najpierw mówiłeś, że to na pewno nie jest rochorzec, tak, a jednak to był rochorzec, więc jako pierwsze piwo Patryk pił rochorzec, który finalnie stał się rochostem w twojej ocenie. Tak. Jako drugie było to postrzyżyńskie, to śmierdzące bobem, jak to powiedziałeś. No, jestem zawiedziony strasznie postrzyżynami, niestety. No a trzecie to Litovel. Nie, naprawdę, jeśli chodzi o Litovela, jestem pozytywnie zaskoczony. Spoko. A więc tak, no jest to całe piękno blind testów. Ale postrzyżyny miały najlepszą... to środkowe piwo, czyli postrzyżyny. Postrzyżyny miały najlepszą goryczkę, były bardzo pijalne, ale ta nuta po prostu jest zwalająca z nóg. Taki chamski gotowany bób, no nie do przejścia. O ile w jedynce, czyli w rochoszcu, były te gotowane warzywa, była kukurydza, ale to nie było takie nachalne, prawda? To już po szyżynach dramat. Okej. Okay. A najsłodszy z kolei z nich wszystkich w aromacie Litovel.
Czy, bo tak ostatecznie chyba nie wybrałem zwycięzcy, ale ciężko mi go wybrać. Za goryczkę na pewno postrzyżyny, a za resztę powiedzmy za smak, za aromat... Litowel chyba, nie? Chyba jednak Litowel. No to kurczę, mamy ciekawe piwo bezalkoholowe, dostępne szeroko. Myślę, że jest to cichy zwycięzca tego testu. Myślę, że tak. Także kurczę, no polecam każde z nich na pewno, bo to nie jest tak, że nie da się go wypić. Natomiast no, mam nadzieję po prostu, że w przypadku postrzyżyn kolejna warka nie będzie już miała aż tak intensywnej tej nuty, bo wtedy według mnie to już będzie naprawdę coś super, z tą goryczką, z tą pijalnością. Także to mogę śmiało polecić. Gdzie można to piwo kupić? Można je kupić u nas w sklepie Browarku na ulicy Szczęśliwej 12 we Wrocławiu. Zapraszamy Was jak najczęściej. Te piwo raczej zawsze mamy, więc jeśli macie ochotę napić się, ale nie możecie, jedziecie autem, czy po prostu nie lubicie alkoholu, nie lubicie się upijać, czy cokolwiek, no to bezalkoholowe też dają radę. Tak jest. I naprawdę Litowy jest dobrą opcją też. Chociaż postrzyżyńskie, myślę, że to może być faktycznie wada tej partii po prostu. Wcześniej tego nie było, na takim poziomie nigdy tego nie wyczułem. Chyba, że tego nie czułeś i dopiero blind testy wyczułeś. Może. Ale mogło tak być. To kiedyś... też urok blind testów. Polecamy taką formę degustacji też, bo jest wartościowa bardzo. Kanał Chmielowy, Instagram Piwo z Browarka. Jeśli Was zaciekawiło to, co dzisiaj robiliśmy, no to zachęcam. No i nie będę przedłużał. Dawajcie łapki, dawajcie suby, to nam na pewno bardzo pomoże. I siemanko. Tak jest, za tych się nie mogą.